Myślę, że boks jest coś pięknego, bo pokazuje człowieka prawdziwy charakter. Jest ciężko, szczególnie w tych późniejszych rundach, siła ci pada, a trzeba naprawdę głęboko gdzieś tam coś znaleźć, żeby się nie poddać i walczyć dalej. Ja lubię ten korpus. Ja nie miałem takiego momentu nigdy w życiu, że nie chciałem boksować, mimo że miałem ciężkie chwile. Jak miałem kontuzję, tak? Ręka się nie goiła, miałem 3 lata przerwy, kontuzja po kontuzji. I było naprawdę ciężko, ale zawsze był to światełko w końcu tunela, że chcę do boksu wrócić i chcę to robić. Lewa noga trochę ucieka, chcę w tej pozycji i raz, dwa. Głowę trzymasz nisko i dajesz swoją głowę w jego brodę, tak? Ciężko jest w ogóle się obronić, bo tu się zasłonię, ale nie zasłonię się do środka. Myślę, jak zaczynasz boks, to będzie naprawdę ciężko i postawy są strasznie ważne, tak? Myślę, że uczyć się postaw to jest najważniejsza rzecz. Myślę, jak człowiek się uczy z boksu i w ogóle w jakieś tam sztuki walki, to myślę, że potrzebuje robić technikę 1000 razy zamiast 1000 techniki po 2 razy. I to nie tylko ciosy, ale to jest praca nóg i proste, porządkujące elementy. To jest najważniejsze, żeby się słuchać trenera, tak? Ja myślę, że dobry trener naprawdę dużo ciężkiej pracy w to wkłada, tak? I nie olewa żadnego przeciwnika, czy to jest amator, czy zawodowiec, że do każdego podchodzi z szacunkiem i każdego traktuje tak samo. Taka jedna wielka różnica między polską szkołą boksu a amerykańską jest to, że tutaj w Polsce chyba uczą bardziej zawodników, żeby walczyli strasznie wysoko. I myślę, że to jest dobre, że w Stanach bardziej się skulamy i bardziej się zamykamy. Nie jest łatwo ściągnąć topowego boksera wagi ciężkiej na seminarium. To nie finanse są motywacją, tylko po prostu Adam chciał zrobić coś fajnego, coś, czego wcześniej nie zrobił. Mówił już wcześniej, że prowadził tylko jeden taki trening, więc możecie się czuć naprawdę zaszczyceni. I wydaje mi się, że tutaj należą się dla Adama ogromne brawa. Seminarium w Akademii Gorilla było naprawdę super. Dużo ludzi się pokazało, co byłem naprawdę w szoku, że w ciągu paru dni, co to zorganizowaliśmy, tyle ludzi się pokazało i chciało ze mną trenować. Mam nadzieję, że coś z tego wzięli i będą mogli to używać, te rzeczy, które im pokazałem na sparingach i w walkach.